Dzień dobry. Serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Tomasz Leski z Zakładu Związków Symbiotycznych. Z wykładu dowiemy się, jaką rolę w lesie odgrywają trzy zasadnicze grupy troficzne grzybów. Grzyby saprotroficzne, symbiotyczne i pasożytnicze oraz czy funkcjonowanie ekosystemów leśnych bez nich w ogóle jest możliwe. Spacerując po lesie zwracamy z pewnością uwagę nie tylko na drzewa, krzewy, rośliny zielne, czy też pojawiające się niekiedy zwierzęta. Nasze zainteresowanie wzbudzają również grzyby, zwłaszcza grzyby kapeluszowe, a wśród nich te jadalne. Zauważymy być może również owocniki, zwane pospolicie chubami, które wyrastają na drzewach leżących kłodach czy też pniakach. Grzyby, których owocniki możemy dostrzec z gołym okiem, nazywamy grzybami wielkoowocnikowymi. Szacuje się, że w Polsce występuje około 4,5 tysiąca gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Wśród nich około 1100-1400 to grzyby jadalne o rozmaitej wartości kulinarnej, 200-250 gatunków trujących i 2850-3200 gatunków grzybów uznanych za niejadalne, ale nieszkodliwe dla człowieka. Jednak pomimo tak znacznej liczby gatunków jadalnych, większość grzybiarzy zbiera tylko kilkanaście gatunków. Różnorodność form owocników tworzonych przez grzyby leśne jest ogromna. Jednak owocniki to tylko chwilowy pojaw obecności grzybów w lesie, służący tym organizmom do wytwarzania zarodników, poprzez które mogą się rozmnażać i rozprzestrzeniać. Dla życia lasu ważniejsza jest natomiast zasadnicza forma życiowa grzybów, czyli grzybnia złożona z niezliczonych strzępek przerastających podłoże, czy też rozwijających się w różnych organach drzew i krzewów. To właśnie na tym poziomie grzyby realizują swoje zasadnicze funkcje życiowe. Należy pamiętać, że grzyby pod względem funkcjonalnym to bardzo złożona grupa organizmów. Wszystkie są organizmami cudzożywnymi i w przeciwieństwie do roślin nie potrafią same zasymilować dwutlenku węgla i przekształcić go w cukry. Ich życie uzależnione jest całkowicie od związków węgla uzyskanych z innych źródeł. Sposób, w jaki pozyskują te związki, determinuje podział grzybów na trzy zasadnicze grupy troficzne, zwane również funkcjonalnymi. Grzyby saprotroficzne, grzyby symbiotyczne, czyli mykorzowe, i grzyby pasożytnicze. Grzyby saprotroficzne to podstawowa grupa organizmów odpowiedzialna za rozkład, czyli dekompozycję martwej materii organicznej, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Jako jedne z nielicznych organizmów grzyby są w stanie rozkładać związki budujące drewno, celulozę, hemicelulozę i ligninę. A to właśnie drewno stanowi zasadniczą część martwej materii organicznej w ekosystemach leśnych. Prowadząc rozkład martwej materii organicznej, grzyby saprotroficzne stają się bardzo istotnym elementem obiegu węgla i innych pierwiastków biogennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego. Ze względu na podłoże, które zasiedlają, wśród grzybów saprotroficznych wyróżnić można m.in. grzyby nadrewnowe, naściółkowe, naziemne, nagrzybowe czy też koprofilne. Drugą grupą grzybów, która odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu lasów, są grzyby symbiotyczne, czyli mykoryzowe. Mykoryza to nic innego jak ścisły, obopólnie korzystny związek korzeni roślin i wyspecjalizowanych grzybów glebowych. Symbioza mykoryzowa nie jest układem jednorodnym. Ze względu na różnice anatomiczno-funkcjonalne oraz grupę systematyczną grzybów i roślin, mykoryzę dzielimy na 7 typów. Mykoryzę rabuskularną, ektomykoryzę, ektendomykoryzę, mykoryzę roślin wrzosowatych, czyli erykoidalną, mykoryzę rabutoidalną, mykoryzę stroczyków oraz mykoryzę monoterpoidalną.
najbardziej rozpowszechnionym typem mykoryzy jest mykoryza arbuskularna. Przyjmuje się, że ponad 80% gatunków roślin występujących na ziemi, zwłaszcza roślin zielnych, wchodzi w kontakt z grzybami arbuskularnymi. W lasach strefy umiarkowanej i borealnej zasadniczą rolę odgrywa natomiast ektomikoryza. Zdecydowana większość drzew rosnących w naszych lasach to gatunki ektomikoryzowe. Ich korzenie drobne po nawiązaniu kontaktu z grzybnią ektomikoryzową zmieniają swoją morfologię, ulegają silnym rozgałęzieniom i zostają otoczone warstwą grzybni, zwaną mówką grzybniową. Dzięki temu ektomikoryzy tworzone przez rozmaite gatunki grzybów są bardzo zróżnicowane pod względem kształtu i barwy. W symbiotycznym związku mikoryzowym grzyb korzysta z cukrów wytworzonych w procesie fotosyntezy przez rośliny i przekazywanych z ich części nadziemnej do korzeni. W przeciwieństwie do grzybów saprotroficznych, grzyby mikoryzowe nie mają zdolności lub jest ona bardzo ograniczona do pozyskiwania węgla ze składu martwej materii organicznej. Dlatego niemal całkowicie uzależnione są od cukrów dostarczanych przez rośliny. Szacuje się, że w lasach nawet około 25% zasymilowanego przez drzewa węgla jest alokowane do systemu korzeniowego i przekazywane grzybom ektomikoryzowym. W ten sposób grzyby mikoryzowe w znaczący sposób przyczyniają się do sekwestracji węgla, czyli wychwytywania, zabezpieczania i przechowywania dwutlenku węgla z atmosfery. Symbioza mikoryzowa przynosi również wymierne korzyści partnerom roślinnym. Dzięki strzępkom grzybniowym przerastającym glebę i wchodzącym w kontakt z korzeniami, rośliny są w stanie intensywniej pobierać wodę z rozpuszczonymi w niej związkami mineralnymi. Powierzchnia chłonna strzępek jest bowiem nawet 10 tysięcy razy większa niż powierzchnia chłonna włośników. Grzyby mikoryzowe pełnią również funkcję ochronną wobec swojego partnera roślinnego. Poprzez wytwarzanie specyficznych metabolitów ograniczają np. wzrost patogenicznych grzybów i bakterii. Są również w stanie wiązać w swoich strzępkach np. metale ciężkie, które są szkodliwe dla roślin. Więcej szczegółów na temat grzybów ektomikoryzowych i symbiozy ektomikoryzowej można znaleźć w kilku innych wykładach z serii Klimat na bioróżnorodność. Trzecią grupę troficzną grzybów odgrywającą istotną rolę w ekosystemach leśnych są grzyby pasożytnicze, które żyją kosztem innych organizmów żywych, czerpiąc z nich wszystkie niezbędne substancje odżywcze. W efekcie często mogą doprowadzić nawet do śmierci swojego żywiciela. W naturalnych ekosystemach grzyby te, zakażając rośliny i zwierzęta, stanowią ważny element regulacyjny liczebności niektórych populacji. Z drugiej jednak strony, masowe wystąpienie grzybów pasożytniczych może prowadzić do masowego zamierania gatunków drzew. W ostatnich dekadach zjawisko zamierania obserwowane było i jest na przykład w przypadku wiązów i jesionów. Zamieranie wiązów związane jest z obecnością grzybów z rodzaju Ophiostoma, wywołujących tak zwaną holenderską chorobę wiązów. Z kolei za zamieranie jesionu wyniosłego odpowiedzialny jest grzyb Hymenocyphus fraxineus. Z gospodarczego punktu widzenia choroby drzew wywołane przez grzyby pasożytnicze prowadzą do wymiernych strat finansowych. Najgroźniejszymi patogenami o istotnym znaczeniu gospodarczym w polskich lasach są korzeniowiec wieloletni, wywołujący chorobę zwaną chubą korzeni, kilka gatunków opieniek, powodujących opieńkową zgniliznę korzeni, grzyb Gremeniella abietina, powodujący zamieranie pędów sosny, czy też bardzo łatwo zauważalny grzyb Ericifer alfitoides, będący sprawcą choroby zwanej mączniakiem dębu. Kończąc ten krótki wykład, należy odpowiedzieć sobie na postawione w tytule pytanie. Las bez grzybów. Czy to możliwe? Trudno sobie wyobrazić, aby las był w stanie trwać i funkcjonować w znanej nam formie bez udziału grzybów. Ograniczona dostępność do wody i związków mineralnych wywołana brakiem grzybów mykoryzowych wpłynęłaby niewątpliwie na wszystkie etapy rozwoju roślin zielnych i drzew.
począwszy od siewek, aż do dojrzałych roślin. Nagłe zniknięcie grzybów mykorozowych mogłoby doprowadzić do silnego osłabienia wzrostu roślin, pogorszenia ich ogólnej kondycji fizjologicznej i w efekcie końcowym do ich masowego zamierania. Z kolei bez grzybów saprotroficznych w znacznym stopniu zaburzony zostałby obieg węgla i innych pierwiastków, które trwale byłyby związane w martwych szczątkach roślinnych i zwierzęcych. Tym samym byłyby niedostępne dla organizmów autotroficznych. Dno lasów pokryte byłoby ciągle narastającą warstwą zamierających roślin zielnych, opadających z drzew liści oraz coraz większą ilością martwego drewna. Można by więc przypuszczać, że bez grzybów życie w lasach, ale również w innych ekosystemach prawdopodobnie ustałoby po kilku dekadach. Można sobie zadać pytanie, czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa, na przykład na skutek nieustających postępujących zmian klimatu. Na szczęście ogromna różnorodność gatunkowa grzybów oraz ich znaczna odporność na zmieniające się warunki środowiska są gwarantem, że grzyby nie znikną całkowicie. Zmiany klimatu mogą wpłynąć raczej na zmiany składu gatunkowego grzybów występujących w danym środowisku i ewentualne obniżenie bogactwa gatunkowego. Wszystkich zainteresowanych różnorodnością grzybów w środowisku leśnych zapraszamy do obejrzenia filmu pod tytułem Życie lasu – grzyby, wyprodukowanego przez Leśne Studio Filmowe w Bydoniu przy współpracy pracowników Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.